Firmy internetowe w UK mają odpowiadać za treści na platformach. Wielka Brytania chce wprowadzić przepisy obciążające szefów firm internetowych odpowiedzialnością karną za szkodliwe treści znajdujące się na ich platformach społecznościowych, podał dziennik Guardian, powołując się na rządowych dokumenty, do których uzyskał dostęp. Według Guardiana, rząd Wielkiej Brytanii chce uregulowania zasad kontroli nad firmami internetowymi i mediowymi. Dziennik donosi, że rządowe plany obejmują nadanie państwowemu regulatorowi, najprawdopodobniej rolę tę będzie pełnił Ofcom, później zaś według gazety powstanie specjalny, nowy urząd możliwości nakładania znaczących kar finansowych na firmy, które nie dostosują się do obowiązku moderacji niebezpiecznych treści na swoich platformach. Plany przewidują również odpowiedzialność osobistą dla szefów takich podmiotów. Guardian przypomina, że debata na temat konieczności uregulowania kwestii szkodliwych treści na platformach internetowych w Wielkiej Brytanii toczy się od miesięcy, między innymi w związku ze sprawą 14-letniej Molly Russell, która w 2017 roku odebrała sobie życie w wyniku, jak twierdzą jej rodzice, oglądania na Instagramie materiałów graficznych dotyczy samobójstwa. Dyskusję zaognił niedawny zamach na dwa meczety w Christchurch w Nowej Zelandii, gdzie sprawca zabił 50 osób, a swoje działania transmitował na żywo z użyciem wideo na Facebooku. Rekomendacje prawne zawarte w dokumentach, do których dotarł Guardian, są zdaniem gazety bardzo szerokie. Dotyczą nie tylko mediów społecznościowych takich jak Facebook, ale również wyszukiwarek internetowych np. Google, platform do prywatnego wysyłania wiadomości w internecie oraz serwisów hostingowych. Planowane przez Brytyjczyków regulacje mają również zobowiązywać firmy do publikowania rocznych raportów na temat przejrzystości w podejmowanych na rzecz zwalczania szkodliwych treści działaniach, a także do współpracy z policją i innymi organami państwa w zakresie ścigania przestępstw takich jak wzywanie do nienawiści czy nielegalny handel bronią. Firmy mają zostać także zobligowane do walki z dezinformacją przy współpracy z fact-checkerami, przede wszystkim w okresach przedwyborczych, a także zwiększyć przejrzystość działań w zakresie oferowania usług marketingu politycznego na swoich platformach, donosi Guardian. Badanie przeprowadzone w ubiegłym roku przez brytyjskiego regulatora telekomunikacji Ofcom wykazało, że 45% dorosłych mieszkańców Zjednoczonego Królestwa spotkało się z jakąś formą przemocy w internecie, 21% z tej grupy podjęło działania mające na celu zgłoszenie tego osobom odpowiedzialnym za moderację treści. Wcześniej w tym tygodniu o uchwaleniu prawa regulującego odpowiedzialność firm technologicznych za treści znajdujące się na ich platformach poinformowała Australia. Tamtejszy parlament przyjął legislację, która umożliwia nakładanie grzywien w wysokości nawet 10% globalnych rocznych przychodów na firmy, które nie wypełnią obowiązku natychmiastowego usuwania treści uznanych za nielegalne. Brak dostosowania się do nowego prawa może również grozić karą pozbawienia wolności dla szefów tych spółek na okres do 3 lat.